Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Jest porozumienie Ministerstwa Zdrowia z lekarzami rezydentami. Przewiduje ono systematyczny i coroczny wzrost nakładów na ochronę zdrowia. W 2024 roku mają wynieść 6% PKB. Lekarze, którzy będą pracować w jednej placówce medycznej, mają otrzymać godziwe wynagrodzenie, zapewnił minister Łukasz Szumowski. Ochrona zdrowia jest priorytetem tego rządu, zapewnił po raz kolejny premier Mateusz Morawiecki. Dopełniamy naszych obietnic wyborczych, że tak jak mówiliśmy, że nie może być upaństwowienia zysków czy upaństwowienia kosztów albo strat, a prywatyzacji zysków, to tak chcemy reformować właśnie naszą służbę zdrowia. Obok systematycznego wzrostu nakładów na służbę zdrowia, porozumienie dotyczy wzrostu nakładów wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów. Jest jednak jeden warunek. Przez 2 lata będą oni pracować w Polsce na rzecz polskich pacjentów. Po długich i niełatwych rozmowach udało nam się wypracować kompromis. To ważna informacja dla pacjentów, ważna informacja dla kolegów w całej Polsce, ważna informacja dla wszystkich Polaków. Minister Łukasz Szumowski dodał, że lekarze rezydenci bardzo odpowiedzialnie podeszli do rozmów. Chodzi między innymi o rezygnację z wyjazdu za granicę tuż po uzyskaniu specjalizacji, czy o możliwości pracy ponad godzinową normę. Dzięki temu porozumieniu, które dzisiaj podpisujemy, możemy szybko usiąść do pracy, rozpocząć konstruktywną, spokojną i rzeczową debatę i pracę nad poprawieniem systemu ochrony zdrowia. Medycy mają zakończyć akcję wypowiadania klauzuli opt-out, które pozwalają na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo. Lekarze rezydenci są dobrej myśli, bo klimat prowadzonej rzetelnej reformy zdrowia jest dziś dobry. Wiceszef porozumienia rezydentów OZZL Jarosław Biliński podkreśla, że już w tym roku na leczenie i opiekę nad pacjentami zostanie przeznaczone więcej o ponad 2 miliardy 160 milionów złotych. Do 2024 roku wypracowaliśmy ponad 16 miliardów złotych dla polskiego systemu ochrony zdrowia. Patrząc na długoletni plan finansowy, który w 2060 roku zakładał 5,5% PKB na zdrowie, udało nam się o 36 lat przyspieszyć finansowanie ochrony zdrowia do poziomu, który gwarantuje przynajmniej minimum bezpieczeństwa. Celem jest jednak przekazanie 6,8% PKB na zdrowie. To, co dotąd udało im się osiągnąć, uważają za sukces. Jestem przekonany, że zarówno lekarze, jak i pacjenci są bardzo zmęczeni trwającym protestem i impasem, który przez bardzo długi czas nie dawał nadziei na porozumienie. To, że dzisiaj udało się je zawrzeć, jest ogromnym sukcesem i myślę, że przyniesie dużo dobrego dla personelu i dla pacjentów. Bo pacjenci wciąż na wizytę u lekarza muszą czekać w długich kolejkach. Chciałabym życzyć wszystkim zdrowia, żebyśmy nie musieli stać u tych lekarzy w tak dużych kolejkach. Mam to szczęście, że jeszcze jestem w miarę zdrowy, więc do specjalistów nie chodzę. Więc ja nie narzekam na długość kolejek. Przypomnijmy, że rozmowy młodych lekarzy z nowym szefem resortu zdrowia odbyły się 19 stycznia i 1 lutego. Natomiast sam protest trwał od października ubiegłego roku. Początkowo lekarze rezydenci prowadzili protest głodowy. Z czasem zdecydowali o zmianie formy, wypowiadając tak zwaną klauzulę opt-out, która zobowiązywała lekarzy do pracy powyżej 48 godzin. Narastający konflikt był na rękę totalnej opozycji i byłemu ministrowi zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi, który i dziś nie wierzy, że porozumienie cokolwiek zmieni. Najwięcej znaków zapytania wzbudza ten zapis o finansowaniu, czy podwyżce finansowania specjalisty pracującego w jednym szpitalu. Cóż to znaczy? Czy to będzie znaczyło tyle, że ci specjaliści będą musieli się zwolnić w innych szpitalach, gdzie pełnią dyżury? To będzie stanowiło znowu zagrożenie. Ten zapis wymaga gruntownego wyjaśnienia. Prace ministra Łukasza Szumowskiego dotyczące rozwiązania konfliktu z lekarzami rezydentami pozytywnie ocenia wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia poseł Tomasz Latos. Jest nadzieja w związku z tym, że uda się ten problem w końcu rozwiązać. Bardzo dziękuję za to panu ministrowi. Tymczasem w Sejmie trwają prace nad obywatelskim projektem ustawy, który zakłada wzrost finansowania ochrony zdrowia do 6,8% PKB od 2021 roku. W ubiegłym roku rząd przyjął ustawę, która zwiększa te środki stopniowo do 6% PKB do 2025 roku.
Warszawscy radni Platformy Obywatelskiej przeforsowali sprzeciw wobec budowy pomnika Smoleńskiego. Ma on decyzją wojewody mazowieckiego stanąć na placu Piłsudskiego. Warszawski ratusz zapowiedział złożenie odwołania do sądu administracyjnego, gdyż uważa, że wojewoda nie uznał władz stolicy za stronę w tym postępowaniu. Realizacja pomnika w tym trybie jest gwałtem na samorządności i wolności mieszkańców. To stanowisko, które głosami PO przyjęła dziś Rada Warszawy. Przewodniczący klubu PO Jarosław Szostakowski zapowiedział, że po odejściu PiS-u od władzy pomnik zostanie usunięty. Zgodnie z decyzją wojewody, pomnik ofiar tragedii smoleńskiej 2010 roku ma stanąć między placem Piłsudskiego w Warszawie a ulicą Królewską. Ratusz, czyli Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Warszawska Platforma, prowadzi totalną obstrukcję, totalną wojnę z ideą upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej. Tak te działania ocenia Oskar Hejko, radny PiS-u w Warszawie. Decyzję o umiejscowieniu pomnika Smoleńskiego na placu Marszałka Piłsudskiego warszawski ratusz chce zaskarżyć, mówi wiceprezydent stolicy Michał Olszewski. Naszym zdaniem wojewoda celowo dokonał takiego zinterpretowania przepisów, aby ominąć ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym, która daje prezydentowi miasta uprawnienie do decydowania o wydawaniu pozwoleń na budowę i wydawania zgód na realizację inwestycji. Tyle, że tym terenem miasto dysponowało na podstawie specjalnego porozumienia, umowy zawartej z administracją rządową kilkanaście lat temu. W połowie ubiegłego roku wojewoda Zdzisław Sipiera tą umowę wypowiedział. 4 miesiące później ówczesny minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk wydał decyzję o przekazaniu placu do dyspozycji wojewody, która nadal obowiązuje. Działania ratusza i radnych PO to wkładanie kija w szprychy. Miejsce na pomnik zostało wybrane w sposób zgodny z prawem. Pan wojewoda, korzystając ze swoich kompetencji, wydał pozwolenie na budowę tego monumentu. Ratusz warszawski niestety chce się odwoływać, chce wsadzać kij w szprychy. Prace związane z budową pomnika na placu Piłsudskiego już ruszyły. Plac został zabezpieczony. Na jego powierzchni powstała już konstrukcja hali, pod którą będzie pracować Jerzy Kalina, autor projektu. Pomnik ma zostać odsłonięty 10 kwietnia w 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej. To musiało być godne miejsce. Plac Piłsudskiego jest godnym miejscem. Osobiście pewnie wolałbym, żeby to było przed Pałacem Prezydenckim, ale wiemy, że tam jest pomnik księcia Józefa Poniatowskiego. Byłoby trochę trudniej, więc wybrano inne godne miejsce, gdzie, pamiętajmy, była msza po tej wielkiej katastrofie. Kolejną próbą blokowania budowy pomnika przez PO nie jest zdziwiony politolog i historyk dr Jerzy Bukowski. Politycy Platformy Obywatelskiej, których przedstawicielem jest tutaj pani prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, zrobią wszystko, aby nie dopuścić do budowy tego pomnika jako wrogiego im, ich obozowi politycznemu, a jeżeli już, to aby on stanął w jakimś zupełnie peryferyjnym miejscu. I takim też miejscem była wyznaczona przez ratusz lokalizacja budowy pomnika przy zajezdni autobusowej obok biurowca Metropolitan, które w dodatku jest miejscem obarczonym roszczeniami reprywatyzacyjnymi. Komitet Społeczny Budowy Pomników Świętej Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz ofiar tragedii smoleńskiej wydał specjalne oświadczenie w tej sprawie. Platforma Obywatelska przez tyle lat nie pytała mieszkańców o lokalizację pomników, również wtedy, gdy wskazała na miejsce przy pętli autobusowej obłożonej roszczeniami. Platforma swoimi działaniami dążyła do tego, aby pomniki upamiętniające poległych w Smoleńsku nigdy nie powstały. W komunikacie podkreślono również, że komitet uzyskał wszystkie niezbędne zgody określone w przepisach prawa, które są potrzebne do rozpoczęcia budowy pomnika przy placu Piłsudskiego. Sejm przyjął dziś nowelizację ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Zgodnie z nią uzyskanie pozwolenia na wszelkie uprawy GMO nie będzie łatwe. Wprowadzenie całkowitego zakazu upraw genetycznie modyfikowanych nie udało się.
Nowe prawo o uprawach genetycznie modyfikowanych ma na celu zwiększenie kontroli nad nimi, ale nie ich wyeliminowanie. Za ustawą głosowało 230 posłów, 198 było przeciw. Jeden poseł wstrzymał się od głosu. Nowelizacja wykonuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2014 roku, zaznacza były minister środowiska profesor Jan Szyszko. Implementuje prawo Unii Europejskiej, które mówi, że muszą być rejestry upraw genetycznie modyfikowanych organizmów i równocześnie w tej chwili, o ile by ktoś chciał uwolnić takie nasiona, czyli wysiać je, to musi mieć zgodę ministra. Będzie to jednak uzależnione od zgody sąsiadów działki w promieniu 30 km. Potrzebna będzie również dokumentacja potwierdzająca, że uprawa GMO nie będzie negatywnie wpływać na bezpieczeństwo środowiska. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że polski rynek powinien być wolny od modyfikowanych produktów. Polska jest krajem wolnym od GMO i my tej zasady się będziemy trzymać. Widzę, że rządzący idą inną drogą. Tyle, że tę drogę kilka lat temu wyznaczył rząd PO-PSL, zezwalając na sprowadzenie pasz genetycznie modyfikowanych. Poprawki do obecnej ustawy o GMO zgłosił klub Kukiz15. Miały doprowadzić do całkowitego zakazu takich upraw w Polsce. Sejm przyjął jednak tylko jedną, która dotyczy podwyższenia do 2 lat dolnej granicy kary więzienia dla osób, która wprowadzając uprawy GMO zagroziła życiu i zdrowiu ludzi. Maksymalna granica kary to 5 lat. Jak mówi poseł Kukiz15, Jarosław Sachajko, to zdecydowanie za mało. Mamy przyjętą ustawę, która jest dziurawa i nie zabezpiecza ani Polaków, czyli ani rolników, ani konsumentów przed tym, że GMO wkrótce będzie mogło rosnąć na polskich polach. Jeden z zapisów nowelizacji mówi, że uprawa GMO musi być oddalona o przynajmniej 30 km od ustanowionych form ochrony przyrody. To praktycznie uniemożliwia uprawy na terenie naszego kraju, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Duda. Tym zapisem wykluczamy 99% kraju. Pozostałe to są właśnie zgody. Dr Sławomir Niecko, prezes Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego w Gdańsku, mówi, że zagrożeniem dla Polski są firmy produkujące nasiona GMO. Wielkie koncerny, które zajmują się produkcją tych roślin, jakby troszeczkę oszukują tych naszych rolników, tych naszych producentów, bo wmawiają im, że te rośliny są nieszkodliwe i gdzieś tam pod stołem dają im nasiona. Jak dodaje politolog dr Lucyna Kulińska, sporo terenów na północy i zachodzie naszego kraju wykupiona jest przez zagranicznych przedsiębiorców. Tam już prowadzone są uprawy GMO. GMO w Polsce jest. I to są jakby rejony eksterytorialne. One teoretycznie już w tej chwili, znaczy praktycznie leżą na terenie państwa polskiego, ale poprzez system właścicielski one już jakby się wymknęły z naszego ustawodawstwa. Teraz ustawa trafi do prac w Senacie. Protestujący przed polską ambasadą w Tel Awiwie wtargnęli na teren naszej placówki dyplomatycznej. W mediach pojawiły się też doniesienia o wtargnięciu protestujących Żydów do domu polskiego w Rzymie. Wiec przed polską placówką dyplomatyczną zorganizowała fundacja prowadząca dom dla ocalałych z Holokaustu. Przed polską ambasadą w Tel Awiwie zgromadziło się od 30 do 50 osób. To przeciwnicy nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która wprowadza kary za obwinianie narodu polskiego lub państwa o współudział w zbrodni Holokaustu. Manifestanci mieli ze sobą plakaty z napisem „Żadne prawo nie może wymazać historii” i „To polskie prawo pluje w twarz narodowi izraelskiemu”. Demonstranci, wśród których byli też młodzi Izraelczycy, weszli na teren polskiej ambasady. Otoczyli też samochód jednego z dyplomatów, krzycząc: „Nikt nie zapomni, coście zrobili”. Demonstranci zamierzają ustawić namiot przed polską ambasadą. Antypolskie wystąpienia w Izraelu to efekt przekłamań, jakie pojawiły się w tamtejszych mediach i w wystąpieniach polityków po uchwaleniu ustawy o IPN, mówi historyk profesor Mieczysław Ryba. Jeśli bierzemy pod uwagę taki stosunek różnych polityków, czy zachodnich, czy izraelskich, do tego, co zwiemy Holokaustem, ich wiedza na ten temat jest bardzo, byśmy powiedzieli, zafałszowana w wielu aspektach i ten aspekt polski jest jednym z tych takich poważnych z tym związanych. Natomiast jest to wszystko wystawione na próbę. Nasze relacje nie tylko z Izraelem, ale w jakimś sensie relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Ten atak nie ma żadnej podstawy w rzeczy. Natomiast jest motywowany i z jednej strony pewnymi błędami poznawczymi, a z drugiej strony pewnie
pewnymi celami niektórych, przynajmniej takimi politycznymi czy finansowymi. Przed tym musimy się obronić. Sąd w Bolonii wydał wyrok w sprawie brutalnego napadu na Polaków w Rimini. Dwaj Marokańczycy i Nigeryjczyk zostali skazani na 9 lat i 8 miesięcy więzienia. Obrońca Nigeryjczyka podkreślił, że karę uważa za zbyt wysoką i zapowiedział apelację. W sierpniu ubiegłego roku na plaży w Rimini czteroosobowy gang napadł na dwoje polskich turystów. Młoda kobieta została zgwałcona, a mężczyzna ciężko pobity. Brutalność agresorów wstrząsnęła opinią publiczną. Zdarzyło się to osobom, które wyjechały na odpoczynek, wyjechały odpocząć. No, specyfika też polegała na tym, iż rzeczywiście sprawcami byli emigranci. Przy czym tutaj też nie chciałbym, żebyśmy zwracali uwagę na to typowo, że to emigrant tak równa się przestępca. W żadnym wypadku na pewno nie. No, specyfika tego akurat zdarzenia polegała na tym, iż rzeczywiście sprawcami były osoby, które działały w zorganizowanej grupie. Mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Wojciech Wosek. Sprawcami napadu okazali się 20-letni Kongijczyk oraz 3-nieletni. Pełnoletni szef gangu, migrant ubiegający się o azyl we Włoszech, został w listopadzie skazany przez sąd pierwszej instancji na 16 lat więzienia. Dziś w Bolonii w sądzie dla nieletnich na ławie oskarżonych zasiedli dwaj bracia Marokańczycy w wieku 15 i 17 lat oraz 16-letni Nigeryjczyk. Prokurator Trybunału dla nieletnich zażądał kary 12 lat. Sąd orzekł karę 9 lat i 8 miesięcy więzienia dla trzech mężczyzn. Nastolatków uznano za winnych łącznie trzech napadów w Rimini. Na Polaków, na turystów z Włoch oraz transseksualistę z Peru. My jako Europa popełniamy podstawowy błąd, usiłując przyłożyć nasz system wartości, a między innymi oczywiście system prawny, do ludzi, którzy w żadnym wypadku nie przestrzegają, nawet nie chcą przestrzegać tego systemu. I to nie ma po prostu prawa działać. Włochy rzeczywiście w tym przypadku jednostkowym wydają się dobrze sobie radzić, to znaczy szybkie skazanie pełnoletnich napastników i obecne procesy niepełnoletnich. Natomiast Włochy oczywiście są pierwszym państwem dla tych imigrantów, którzy dostają się przez Libię. Z obozów włoskich, właśnie przechodnich, niestety na całe państwo. Zauważa politolog dr Grzegorz Piątkowski. Ekspert wskazuje, że napływ masy obcych kulturowo niewykształconych migrantów wpływa na nastroje społeczne. Pełnomocnik pary Polaków ofiar brutalnego napadu przekazał sądowi w Bolonii listy od obojga Polaków, w których napisali między innymi, że są w bardzo złym stanie i że wymagają długiej kuracji. To wszystko w tym wydaniu Informacji Dnia. Dziękuję za uwagę. Na kolejne zapraszam tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.